Nasz repertuar jest dobierany w taki sposób, że mam jeszcze w głowie dosyć spory zasób piosenek gospelowych i jest to raczej współczesny gospel, współczesna odmiana. To, co dzisiaj się wydarzyło, jest jakąś taką, dla mnie to jest naturalna konsekwencja prób. I wszystko to, co mamy tutaj i to, jak się czujemy na scenie, wynika z tego, jak nam się jest w środy, w soboty, jak Malwa nas prowadzi. Jak przychodzę na próbę, to przede wszystkim to jest świetna zabawa i dziękuję, kochani, i ogromny odpoczynek. Ogromny odpoczynek, ponieważ jak się śpiewa, to się nie myśli o problemach. Można pożartować. Każda nowa osoba, która przychodzi do nas, jest bardzo szybko przełączana. Zacznę od innej strony, od tego, jak tu trafiłem i skąd w ogóle chór. Trafiłem niecałe pół roku temu zupełnym przypadkiem przez udział w innym, w przedstawieniu teatru tutejszego w Pastorałce według Leona Schillera. Potem zostałem zaproszony do chóru, ponieważ w Pastorałce miałem niejakie problemy ze śpiewaniem chóralnym, co było dla mnie w ogóle nowością, bo śpiewam od kiedy pamiętam, natomiast śpiew w chórze był dla mnie nowością, postanowiłem spróbować. Okazało się, że można coś usłyszeć po jakimś krótkim czasie, okazało się, że można wydobyć dźwięk taki jak należy, wszystko dzięki prowadzącej, bardzo delikatnie prowadzącej, ale stanowczo. Praca z Malwiną jest wspaniała, bo ona naprawdę wie, jak to robić. I pokazuje nam na próbach różne takie sposoby wydobywania dźwięku, o którym mi się w ogóle nie śniło, związane właśnie z ruchem. To jest dla mnie wielkie odkrycie. Moja praca z chórem zaczęła się następująco, mniej więcej rok temu. Pracowałam już wcześniej z teatrem amatorskim, który prowadzi Artur Niedziółka tutaj w naszym GOK-u. No i po pewnej próbie po prostu przyszła do mnie Karolina, śpiewająca w sopranach już wcześniej, od zarania dziejów w chórze. I zadała mi bezpośrednio pytanie: Malwa, czy nie chcesz prowadzić naszego chóru? Bo była sytuacja tak, że w zeszłym roku zmarł Przemek Kociszewski, który zapoczątkował chór. No i z tego, co wiem, co prawda ludzie się spotykali, ale wiadomo, że bez osoby prowadzącej to nie wiadomo, w którym kierunku iść. I tak przez parę miesięcy to trwało, więc dostałam tę propozycję, powiedziałam ok. Spotkaliśmy się i powoli zaczęło się to wszystko sklejać i już to wszystko trwa rok. Jesteśmy przede wszystkim grupą przyjaciół, związanych śpiewaniem wspólnym, które nas bardzo łączy, bardzo jesteśmy dzięki temu związani. Związała nas też bardzo śmierć Przemka Kociszewskiego, którego bardzo kochamy. I tą piosenkę chciałabym zadedykować zmarłemu Przemkowi Kociszewskiemu, dzięki któremu ten chór powstał i dzięki któremu tak naprawdę się rozwijamy. Wielkie brawa.
piosenka pod tytułem Alleluja z repertuaru Leonarda Cohena, którą zadedykowaliśmy w dniu dzisiejszym Przemkowi Kociszewskiemu, z inicjatywy którego powstała nasza grupa Mienia River Gospel Choir. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Przemek był naszym dyrygentem i choć dzisiaj nie ma go z nami, jego duch jest ciągle obecny w naszych sercach. Mamy cudownego dyrygenta, mamy Malwinę, która kontynuuje jego dzieło. Jesteśmy przeszczęśliwi, że możemy robić coś nie tylko dla siebie, ale dla lokalnej społeczności i dla tego, który tak naprawdę jest twórcą wszystkiego. Przemek Kociszewski był wyjątkowym przyjacielem, był profesjonalistą, był znakomitym aranżerem. Wiele z jego piosenek śpiewamy w jego aranżacji, ale też cokolwiek robimy z nowego repertuaru jest dla nas, zawsze będzie obecny w naszym wykonaniu i zawsze będzie obecny w naszym sercu jako ten, który nam pomógł się zorganizować i zaszczepił w nas ducha gospelowego. Nie jest łatwe kontynuowanie dzieła, zwłaszcza, że mówiąc szczerze, nie znałam nigdy osobiście Przemka Kociszewskiego. Ubolewam nad tym. Natomiast z relacji osób wiedziałam jaka to była po prostu wspaniała osoba i też znam jego pracę, bo widziałam aranżacje jego utworów, które są niebanalne i po prostu świetne. Więc mogę powiedzieć, że jedno i drugie. Staram się utrzymać potroszę tej tradycji, która była we wcześniejszej wersji chóru. Też teraz będziemy się przymierzać do śpiewania kolęd, które właśnie są w aranżacji Przemka. Ale oprócz tego też muszę pozostać sobą, tak? Więc metoda pracy jest moja i całe założenie, nad czym pracujemy. Jest mocno angażująca i to nie tylko mnie, ale też wszystkich chórzystów. To też było widać dzisiaj na koncercie, jak po prostu angażują się nie tylko umysłem, ale też ciałem, sercem, duszą. No i przez to, że angażujemy się w to tak bardzo i dużo inwestujemy w ten chór, to dostajemy w zamian dużo więcej, dwa razy więcej. Jest to niesamowita satysfakcja i powiem trochę tak, może egocentrycznie, że wydaje mi się, że ja mam najlepiej, ponieważ na koncercie nie dość, że słyszę te wszystkie proporcje głosów, sopran, alt, tenor najlepiej, to po prostu jestem w stanie zamknąć oczy po prostu, nawet jeżeli cały czas dyryguję i staram się kontrolować, co się dzieje na scenie, po prostu potrafię zamknąć oczy i wsłuchać się w tę przepiękną harmonię, która jest prosta, jeżeli chodzi o samą muzykę w sobie, ale przez to, że jest to jakaś grupa osób, które spotkały się w tym samym celu i śpiewają jednym głosem, no to jest coś metafizycznego dla mnie. Są fantastyczne i dają mi bardzo, bardzo dużo odpoczynku i takiego pozytywnego rozładowania tego wszystkiego, co się dzieje w świecie zewnętrznym, w pracy, w domu. Całe to zmęczenie, kiedy się przychodzi na próbę, od razu mija. Oprócz pracy i oprócz snu i jedzenia, trzeba robić coś twórczego w życiu. To jest podstawa. Sama atmosfera. Wystarczy do nas przyjść i zobaczyć. Sama atmosfera jest taka, że jest się tak przyjemnie zmęczonym, nie umiem tego inaczej określić. Wychodzę z tej próby i czuję ten wysiłek fizyczny, który włożyłam przed chwilą przez te parę godzin i czuję też to zaangażowanie chórzystów, a z drugiej strony jestem cała przepełniona właśnie takim nie do opisania taką radością. The Lord is blessing me right now. Publiczność wiązowska jest absolutnie cudowna. Ja się tu przeprowadziłam do tego środowiska parę lat temu, bo mieszkałam w Śródmieściu Warszawy
I w sumie dopiero kiedy przystąpiłam do chóru gospel, to poczułam, że ja jestem stąd, że jestem tutaj. Przychodzi rodzina, przychodzą znajomi, przychodzą ludzie stąd. I dzięki temu można się właśnie poczuć człowiekiem stąd. Publiczność oczywiście jak zwykle była wspaniała, żywo reagująca i dająca nam siłę do kolejnych utworów. Ogromne przeżycie. Zawsze jak się wychodzi na scenę, przed wyjściem na scenę, martwimy się, czy w ogóle ktoś przyszedł. A tu się okazało, że donoszono krzesła, więc byliśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Troszkę zdenerwowani. Jest nas dużo więcej niż było nas już pół roku temu, dzięki Malwie. Plany na rozwój to jest rozwój sam w sobie dla mnie, ponieważ jest takie powiedzenie, że jak się stoi, to się cofa. Tak? Dlatego regularne próby i też będziemy, myślę, robić nabór nadal na nowe osoby do naszego chóru, bo specyfika tej muzyki jest taka, że im więcej osób śpiewa, tym bardziej się wydobywa tego ducha gospel. Dzień myślę, że jest właściwy na tego typu pieśni, na taką, pomimo żywości tej muzyki i naszej ekspresji, jakbyśmy chcieli być postrzegani, to chyba właściwy, bo jednak są to pieśni dające do myślenia i wprawiające w pewną zadumę. Cała tematyka, no, cały gospel to jest pewna duchowość. Także myślę, że te pieśni na ten dzień bardzo pasują. I cieszę się, że tu w tym goku nie było żadnego Halloween, tylko właśnie były zaduszki gospelowe. Akcent zaduszkowy. Myślę, że ten duch tych świąt unosił się nad całym naszym koncertem, ponieważ wydaje mi się, że wbrew temu, jaka jest mentalność w Polsce, to święto jest radosne. Jest po prostu do szpiku kości radosne i też chcieliśmy bardzo to przekazać przez to, ten nasz śpiew, przez taniec, przez ruch, przez uśmiech. No i oczywiście ten akcent, właściwie głównie ta jedna piosenka, Halleluja, Leonarda Cohena, ale też cały koncert był jakby dedykacją dla świętej pamięci Przemka, żeby też pamiętać o korzeniach tego chóru i wiedzieć, że to jest jakieś kontinuum tego, co on zaczął.